Witaj, to jest film informacyjny Energylandii, który przybliży Ci najważniejsze fakty dotyczące Top Stars Festival, czyli imprezy, która odbędzie się już w sobotę 11 czerwca w naszym parku rozrywki. Zakup biletu. Bilet możesz nabyć w formie elektronicznej na stronie www.festival.energylandia.pl bądź też w kasach biletowych parku rozrywki oraz w biurach i kasach biletowych klubów Energy 2000. W Przytkowicach i Katowicach. Bilety dostępne są także w salonach muzycznych EMPIK. W przypadku zakupu biletu w formie elektronicznej należy go wydrukować. Pamiętaj, by go chronić i nikomu nie udostępniać, ponieważ każdy bilet zawiera specjalny kod, który będzie skanowany w momencie wejścia do parku. Przypominamy, że bilet na festiwal daje Ci możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji parku zupełnie za darmo w godzinach od 20 do 1 w nocy. Jednocześnie informujemy, że karta mieszkańca Zatora nie upoważnia do wstępu na strefę festiwalową. Wejście na teren strefy festiwalowej i parku jest jednorazowe, to znaczy upoważnia do jednokrotnego wejścia. Ze względów bezpieczeństwa oraz logistycznych nie masz możliwości opuszczenia strefy festiwalowej i parku oraz powrotu na tym samym bilecie. Cena biletu na festiwal w dniu imprezy wyniesie 149 zł. Bilety VIP dostępne będą w cenie 400 zł. Przyjazd do parku rozrywki. Jeśli wybierasz się do parku rozrywki Energylandia na festiwal samochodem, prosimy Cię o umieszczenie za szybą białej kartki, która pomoże policji w kierowaniu Twojego pojazdu do strefy parkowania. Ze względu na zmiany w infrastrukturze drogowej na potrzeby festiwalu prosimy o dostosowanie się do zaleceń kierujących ruchem policji oraz służb porządkowych, a nie sugerowaniem się wskazaniami nawigacji. Przygotowaliśmy ogromne parkingi zlokalizowane bezpośrednio przy naszym parku. Na terenie parkingu zajmą się Tobą nasi pracownicy, dlatego na pewno nie będziesz miał problemu w zaparkowaniu swojego pojazdu. Transport do parku rozrywki. Do Energylandii możesz się dostać środkami komunikacji publicznej, busami oraz, oczywiście, samochodem. W przypadku transportu autobusowego dostępne będą przejazdy oferowane przez firmę SpISAK. Autobus z Krakowa, odjazd z ulicy Kopernika, parking przy domu turysty PTTK Hotel Wyspiański o godzinie 17.00. Kurs powrotny o godzinie 2.15. Autobus z Katowic, odjazd z dworca autobusowego PKS przy ulicy Piotra Skargi o godzinie 17.00. Kurs powrotny o godzinie 2.15. Warunkiem skorzystania z transportu autobusowego jest zakup biletu przez stronę www.ebilet.spisak24.pl. Możliwe jest zarezerwowanie dodatkowych kursów dla grup zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 606-915-988 lub elektronicznie poprzez gmail.com. Po przyjeździe do parku. Jeśli nie zakupisz biletu wcześniej, to po przyjeździe na nasz parking zapraszamy cię do kas biletowych znajdujących się przy wejściu do parku, następnie do znajdującego się obok wejścia głównego. Jeśli zakupisz bilet drogą elektroniczną, weź go ze sobą i skieruj się na lewo względem głównego wejścia, czyli w kierunku sceny. Jeśli będziesz posiadał bilety VIP, prosimy cię o odbiór specjalnych opasek w kasach przy wejściu do parku. Jeśli będziesz posiadał bilet na festiwal i dodatkowo w ciągu dnia między 10 a 18 zakupisz bilet do parku rozrywki lub wejdziesz do parku z biletem VIP, to aby przejść na teren festiwalu musisz wyjść z parku i wejść wejściem na strefę festiwalową, przechodząc kontrolę bezpieczeństwa. Jeśli zakupisz bilet na festiwal, to już od godziny 20 będziesz mógł przechodzić bezpośrednio ze strefy festiwalu na teren parku rozrywki i korzystać dowoli ze wszystkich atrakcji do godziny pierwszej w nocy. Bezpieczeństwo i komfort. Teren strefy festiwalowej zostanie zaopatrzony w toalety, punkty gastronomiczne, stoiska z gadżetami, punkty medyczne oraz szatnie. W szatni dostępne będą także peleryny przeciwdeszczowe w cenie 3 zł. Te będzie można także nabyć we wszystkich sklepach na terenie parku. Przed wejściem na strefę festiwalową dostępne będą także szafki depozytowe w cenie 2 zł. Na terenie strefy festiwalowej obowiązywać będą tylko płatności żetonami. Jeden żeton kosztować będzie 6 zł. Na terenie parku rozrywki dostępny jest bankomat, który zlokalizowany jest za głównym wejściem do parku. Na terenie strefy festiwalowej znajdzie się także meeting place. Miejsce, gdzie będziesz mógł umówić się ze znajomymi. W osobnej lokalizacji znajdować się będzie punkt osób i rzeczy zagubionych. W Energylandii zawsze świeci słońce, ale nawet ewentualne załamanie pogody nie jest nam straszne. Cały teren festiwalu, piesza infrastruktura komunikacyjna, chodniki wyłożone są kostką brukową zapewniającą ci komfort przemieszczania się po Energylandii. Możesz być zatem spokojny i nie martwić się o czystość obuwia w razie deszczu. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz wnoszenie na teren strefy festiwalowej profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk, własnych napoi, niebezpiecznych przedmiotów czy broń. Szczegółowe zasady przeczytasz w regulaminie, który będzie dostępny na terenie strefy festiwalowej i www.festival.energilandia.pl łamane przez Top Stars. Przypominamy także o zakazie utrwalania za pomocą dźwięku oraz obrazu artystów w czasie ich występów. Już teraz życzymy Ci udanej zabawy.